Siemanko, gołąbeczki, środa, godzina 15:59. Sam zostałem na polu walki teraz, tata w szpitalu cały czas i gołębie są cały czas zamknięte. No i teraz człowiek wie, jak to jest, jak się kończy godzina 16, za chwilę jest ciemno, czasami się nie opłaca wypuszczać. No ale jeszcze zdążę wypuścić, nie pada chyba. No nie pada. Przyjeżdżam tylko. No wczoraj też o tej godzinie akurat przyjechałem. To tylko je wypuszczam, niech sobie żerują troszeczkę. Bo one lubią sobie żerować. Młode jakoś tam żyją. Jakieś tam żyją. Miałem tu do wypuszczenia ciemne. Ciemna, nawet nie mam kiedy wypuścić. Ciemnego to od razu wygoniłem, bo był stary, taki brzydki. Ciemna jest, utyją. Latała już któregoś dnia w niedzielę, bo w niedzielę. Przywiozłem je z tego. Jak on się nazywa? Z Łomży. Latajcie. Głodne, wszystko wyżarte. Żart. Coś tu się pokluło. Coś tu trzeba zaobrączkować. Jasne się wykluło. Teraz troszkę taki... Nie wiem, te ciemne tutaj... Świeże były. Te samce. Nic nie poleciało, bo nie miało kiedy. Już nawet mi kudłate myśli takie przeszły, że mówię, wyniosę wszystkie pocztowe, może zlikwiduję gołębie na ślub. Jak się skończy, będzie łatwiej troszkę ogarnąć to wszystko. Będą tylko gołębie do ganiania. Ale potem przychodzi mi taka myśl, że szkoda mi tego by było. Bym żałował później. Nie lubię tego jedzonka. Żałowałbym, bo tu dużo fajnych sytuacji miałem z nimi związanych. Te śluby, te jakieś takie inne. Śluby to śluby, ale inne takie rzeczy. Związane z tymi gołębiami. No nie jest za ciekawie, wam powiem. Na razie. Weekend wolny na szczęście, o, tu widzę, że się czarne ganią. Nie miały jeszcze jajek. Bardzo dużo par jeszcze nie ma jajek. Na przykład te. Wyszwanska żółta miała z tym czarnym kokiem jajka. Oczywiście, ten czarny kok z ciemną też miał. No ale jak już jest para czarnych, elegancką, to nie. Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Takie już Budapeszty są duże. Żyją. A tu jasny jest. Jest jasno. Mówię, coś wam nagram. Jest jasny, żyje jasny. Budapesztem się karmią. Chowają. Dobrze, że go przeniosłem, bo by tamto by już pewnie padło. Nie będę nadużywał świeczki. Tu. Dosyć jest. Nie wiem, co tu się dzieje też. Czy młode są, czy co. Zaraz wam dam jeść. Coś tu żyje z tych młodych, też widzę. Ale później światło zapalę i coś nagle. Teraz niech sobie jedzą spokojnie. Idź stąd. Zaraz ich popłoszysz. Czekaj, gdzie jest ta ciemna? Nie wiem, ja ją przywiozłem w niedzielę, jeszcze ją ganiałem później. Jest tutaj. Lubię takie ciemne, jak mają lotka puszczone pod ogonem. Nie wiem, nie wszyscy to
to lubią, niektórzy mówią, że to jest wada, a dla mnie to jest coś wyjątkowego w tej rasie, że one mają właśnie tak wyżej ogon niż lotka. Na górę rzuciłem żałobniki tego łomżyńskiego. Muszę tam sprawdzić, co tam się dzieje, bo to ostatni raz, jak patrzyłem w niedzielę, to po prostu rzuciłem mu dwie żałobniczki do parzenia i nie... I ten... I jego nie mogłem znaleźć. Chciałem wam go nagrać jeszcze, jak on wygląda. Ale mi się nie udało. Okej, rozsypałem trochę jedzonka, żeby sobie polatały. Kot się kręci w to i z powrotem, nie wie co ze sobą zrobić. No, także takie głupie mi pomysły przychodzą do głowy odnośnie z tymi pocztowymi. Bo po prostu będzie bardzo dużo tych głębi i sobie nie dam rady. W tym roku jeszcze ta budowa. Ciągle coś, dzwonienie, załatwianie, jeszcze teraz o dach, o wieźbę, o okna, o to, to, am to i o wam to. A tu jednak, żeby zadbać o te gołębie, to trzeba mieć troszkę czasu. A jak nie ma się czasu, to powinno być ich troszkę mniej. I dlatego jakbym zlikwidował pocztowe, to by było mniej. Wiadomo, człowiek do ściny lubi ganiać. Ale weź z chwili takie pocztowe, jak one tutaj kurde tyle dla ciebie zrobiły. Cudownych chwil. Telefon trochę podładowałem za 20 minut. To jest 38%, jest git. Można coś dograć. Ale co, pogoda się tak nam zepsuła ostatnio. W tym słoneczku co było. Teraz słoneczka nie ma. I nawet pada jakiś deszczyk. Zimno, 5 stopni. Światło zapaliłem, to wam zaraz pokażę. O, tu ciemne sobie siedzą. O, tu ciemne sobie siedzą też. Zobaczcie, już jaka powaliły dwa. Dwa na raz zniosło. On się z dwoma samicami parzy. Ten koroniaty. To jest dopiero ancymon. Ten od dwójka janka uparte, nie chce się parzyć. A miałem jeszcze te żałobniki. Zobaczcie, jakie perłowe. Obrączki mu założyłem. Już mówię, nie nagrywam, jak zakładam obrączki, ale zobaczcie. Po perłowych nie mam z kantami żadnego, wyszedł kanty ma. I to jak dobrze nakarmione jest, zobaczcie, taka bombka. Na białym ogonie chyba będzie jeszcze. Kanty ma konkretne. Ale jak go karmią. Zaraz wam pokażę, co się dzieje. Pocztowy jest i perłowy. Wam mówiłem o tym, że żyje. Zobaczcie, tu jest pocztowy. Ale potężny klusek. Tu są jego rodzice. A tu jest perłowy. Proszek. Ale już ma takie piórka, już mu się tak wacieją, że tak powiem. No może wyjdzie, może dojdzie. Dobrze jest dwa, gruchowaty jest. Nie wiem co to będzie. Wylot. Nie wiem nawet po których tych perłowych, bo tylko po prostu zamieniłem. No tutaj się coś wypluło znowu kolorowego. Bo tu po tygrysach. Tym jednym jajku im zostawiłem. Tu coś też jest. Na obrączkę też ma.
Także coś tutaj jest. A te jakie są? Zaraz wam tu zaświecę, zobaczcie. Ja ostatnio na targu nagrywałem, mówię, jaki dziwny kolor, a ja teraz mam takiego samego. Zobaczcie, jaki kurde. Andaluz, jaki kurde. Andaluziasta, kurde. U, jest taki jeszcze tutaj. A to takie coś. Po tygrysce i po białym pocztowym. Ani to białe. Ech, a może to będzie miał jakieś pręgi, czy nie będzie miał? Dosyć ciekawy gatunek. Oj, będzie miał dużo piór. Nie będzie ładny. Tylko już wchodzą na te drugie sterówki, a tutaj co tu się dzieje? Tu się coś wykluło, tu gdzieś są winery. O, tu są winarki, zobaczcie. Obrączkowane, proszę bardzo. Nie jest koroniaty. Nie. Winarki śmieszne są, masz, weź, bo zaraz wyjdzie z gniazda i nie wyjdzie. Jeden jest ciemny, czarny. Możliwy będzie. Tu jasne złomże, zobaczcie. Jakoś dają radę. Pocztowy Budapeszt. Cięższy, ale jasne daje radę. Dobrze, że wtedy przeniosłem go tu. To się grzeją jeden drugiego. W tamtym roku był dobry pomysł z zakupem z tego, dobrze się chowały te młode. I w tym roku też postanowiłem zakupić sobie 25 kg na młode. I właśnie dzisiaj mi przyszło. Tu jest czarnuszek drugi, ten chyba jest lepszy. Ten będzie lepszy, ale oczywiście go trochę słabiej karmią chyba. Tutaj zobaczcie. Myślałem, że widzę łapciate. Takie w pączoszkach dziadostwo jakieś, ale nie wyszło. Bo to po łapciatym samczyku. I po nie łapciatej. Ciekawe, czy nie koroniaty będą. Po dziadku. No tu już jest taki duży. Jego nie obrączkowałem, nie mam takich obrączek. Wylot. O, szkoda, że nie w ramce. Widzicie, zawsze coś musi być. Łapciaty. Srańce. U tych się wykluło też. Miałem jajka wyrzucić, ale patrzę. Czarne dzioby mają. Tutaj zobaczcie, jakie mam perłowe. Żółty. Swoją drogą nie wiem, dlaczego wychodzi żółty. A drugi. Wylociak. Ale nie żółty. Żółty i to gruchowaty jeszcze, to jest dopiero. Tutaj jakieś są słabe chyba. Słyszę, że piszczą. Nie, ale nakarmione jakoś. No, ale też takie wieżaste. Że jak się dwa karmią, to... Na białym ogonie? Jakieś na białym ogonie. A tutaj po tych jasnych gruszkach na białym ogonie, co przywiozłem ze Skierniewic kiedyś. Proszę bardzo, z fartuchem takim dużym. Jeden jest, jeden zmarzł. Tu jest taki perłowiaczek. Zwykły. Tu jest jasny. I perłowy.
coś tutaj się pokazało tych młodych, ale dużo wyrzuciłem. Tu na ziemi były to praktycznie wszystkie. Tu nic nie ma, no i przychodzimy tu. Tu są laleczki moje ulubione. Tfu, tfu. Zobaczcie, jakie krabiaki. Łomżyńskie. Malutkie. A, ostatnio wysłałem zdjęcia z targu i film do takiego pana Witka, który pracuje w informacji turystycznej w Łomży. Jak byłem latem, to tam do niego zajechałem. Przez przypadek trafiliśmy z żoną. Pan Witek, bardzo miły pan. Bardzo miły człowiek. No i oczywiście nas troszkę zajął, zaczepił. No i pytał się, co my robimy, co i jak, co ten. No, powiedziałem mu historię o jasnych łomżyńskich. On gołębiarzem oczywiście nie jest, ale zainteresowało go to strasznie. No i powiedział, że jak będę miał kiedyś jakiś czas, zdjęcia przede wszystkim tych gołębi, to on by bardzo chętnie zobaczył to, jak to wygląda. I może by coś wrzucił na swoją stronę turystyczną. I coś o tym powiedział. No i tak ostatnio było. Właśnie wysłałem mu zdjęcia jasnych tam łomżyńskich. Filmik mu ten wysłałem, link do filmu. No i się postarał, opisał sytuację. Bardzo miły człowiek. Bardzo, powiem wam, taki widać, że lubi tą pracę. Lubi Łomżę, kocha Łomżę. Lubić to w tym wypadku, można powiedzieć, za mało, nie, grube niedopowiedzenie. On po prostu kocha Łomżę. Opowiada o niej, dba jak może. Także pozdrawiamy pana Witka z Łomży, z informacji turystycznej. Bogdan o 17:00? Gania, to coś musi być. Coś musi być, coś musi chodzić, ale coś musi przychowywać. 17:01 wybiła właśnie. Parę sztuk gania. On lubi przychowywać o tej porze. O, chodzi tu coś. Jakiś jasny. Tu chodzi, zobaczcie. Jakiś jasny na białym ogonie chyba. Laki, zobaczcie. Nie głupi, tu ganiam tyle. On nie, w ogóle nie patrzy na moje gołębie. Jakby tu gołębi nie było. Poszedł do Bogdana tam. Nad Darkiem teraz. Ciśnie. Nie można ich rozpędzić teraz. Konkretny. Tam jest. Ale jakiś taki, jakby duży. Jak pocztowy. O, cicho. Albo to kocwa jakiś. Tu jest. Nie chcę wpaść. Może, może. Pobiorą go. Nie. Może być jakiś Amerykaniec. Poszedł dalej. Bogdan walnął w blachę. Podpędza. Gdzieś tutaj jest. O, tu jest. On poszedł do niego. Zobacz, tyle gołębi. Nie może wpaść tutaj. Ja bym z ciekawości złapał, co to jest. Ty moje ciemne zaczynają uciekać. O, tu jesteś. Cwaniaku. Patrz, jak usiadę. Na zawołanie. Tu leci. O.
No może, może. Co to jest? Już mu mało brakuje, gdzieś tutaj wpadł chyba. O, tu jest. Coś gruchowatego, ale czy to jasne? Ciężko powiedzieć. Zobaczcie, jaki mądry poszedł. No dobra, poleciał, nie chce mi się już ganiać. Zaraz z jajek pozważą, pozwalają, bo to tak jest, jak człowiek pada jeszcze wieczorem, to nic dobrego. Się kręcił, kręcił, ale widzicie, tam są jeszcze przytomne gołębie, które potrafią latać dłużej niż 5 minut przed wieczorem jeszcze. Dobra, otworzę im, wchodzą na jajka, na młode, bo to wodę muszę powymieniać i uciekam. Dobra, może jeszcze pokażę gdzieś tutaj, ale raczej nie, jak coś to dogram. Tak jak mówiłem, zobaczcie, dobrze się ustawił, dwie samice ma, jedna już w gnieździe siedzi, druga jest tu, ta młoda, ten kornaty. Także dobrze, Jurek. Dobry Jurek. Ten co już z gniazda wychodzi. A, wiem co miałem, ja mówię, coś wam miałem pokazać. Na górze mam te żarniki. O, jest tutaj. O, one są tu. Nie wiem, one wystraszone jakieś. One były w parze, jedna z Budapesztem, druga i druga też z Budapesztem. Aż mi się udało samca jakiegoś kupić. Nie wiem, czy są w parze. Nie chcę zlecieć. Ale powiem wam, że dzik. Chyba ktoś go na strychu trzymał. Oho, cicho. Chętna w parę iść. Światło im zapaliłem, dlatego oni są takie w takim szoku. Dobra, znajdzie może sobie. To widzę, że do niego ma chęć. No fajny taki oprawiony, bo te moje to takie blade, ale wylotki. No i wszystko jasne. Wyjaśniło się, postałem 5 minut. Naparzył się z tą. No i dobra, żarniki, jedna para się zrobiła. Także git. Szybko w sumie. Dobry samiec musi być. Dobra, będę kończył, panowie. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, cześć.